Siemacie ludzie, tu Kokosek grający tata, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Ghost Recon Wildlands. I tak jak ostatnio nie zgadzała mi się ilość akt operacji, no okazało się, że tutaj na tym terenie znajduje się zarówno ostatnia skrzynka, nie, punkt umiejętności, przepraszam, i akta operacji. Ja już tutaj się ustawiłem, jak widzicie, to nagle mi się zaczęli wszyscy pojawiać, nie wiem czy już aż tak gęsto jest, że część mi się odkryła, ale zrobię i tak recon, żeby mieć jasność, czy jak tu się sprawy mają. I żeby mieć już wszystko jasne. Dobra, tu mamy snajpera. I tych dwóch sobie możemy wykasować. Tamci mnie na razie nie interesują. Ok. No to kasero. Dobranoc. I dostaniemy się tutaj. Tak sobie tu wypatrzyłem, chodziłem sobie wokół tego muru. Sobie taką drogę tutaj znalazłem. Szedł na dół, bardzo dobrze. Wiedzą, ale nie widzą. Rozumiem. Wiedzą, ale nie widzą. Ja się ustawię tutaj i zobaczymy, co się stanie. Wiedzą, ale nie widzą. Trochę się pośpieszyłem. Myślałem, że nikt go nie znajdzie tam. Ale jak widać, nie do końca to było bezpieczne. Ale, no, ja mówię, wiedzą, ale nie widzą. Dobra, okej. Okay. Czyli można by ich trochę tu pokasować, na przykład tego. Gdzie to tam jest? Ktoś tam pojechał. No, w zasadzie nie mam kogo, oni tak jakby weszli w ten mur. Szczerze mówiąc, a, tu idą. Okej. Okay. No tak, tego sobie odpuścimy gdzieś tam po las. Pokasujmy tak. Albo w ogóle ich odpuścimy, co? Wiecie co? Sprawdźmy w ogóle, gdzie są te akta. Są te akta. To znaczy tutaj w tym budynku. Okej. Okay. No, oni się już uspokoili. Tutaj jak spadnę, to nie. To mnie nie interesuje. Wiecie co? Ja wyłączę prąd. Przede wszystkim. Może nawet nie przede wszystkim, ale to nigdy nie zaszkodzi. I nastała ciemność. Już tak, już się uspokoiły. Uspokoił się temat. Możemy zacząć eksplorację. Tutaj mamy clear. Nikt nas nie widzi. Dobra, okej. Hang back, that tango might spot you. Spokój, spokój. Spokój, okej. Okay. I to jest ten budynek. Dobra. Znowu mi coś nie pasuje. O, średnio na jeżdżę w zasadzie. Okej. Okay. To nie będzie za wysoko. Boję się trochę zaskoczyć, szczerze mówiąc. Teraz zobaczymy, jak się te sprawy mają. Schodów żadnych nie widzę. Nie, nie, stanowczo nie. Dobra. Muszę jednak to wizję włączyć, bo szczerze wam powiem, że już jest tak. Ach, dobra, jeszcze damy radę. Czekajcie, przy pomocy drona może i naszych chłopców byśmy trochę tutaj zrobili porządku. O, tych trzech na przykład. Co wy na to? Ready, call the shot. I mamy spokój, tak? Tego skasuję ja. Okay, we're cool. Tego tu. Okej. Okay. Reszta już jest trochę daleko. Jeszcze bym tego zaznaczył do strzału synchronicznego. Dobra, no nic, zeskakuję. Mam nadzieję, że mi się nic nie stanie. Aha, nie mogę w ogóle przeskoczyć. No to ciekawostka. Ale mogę na dach. Bardzo się cieszę.
Tak sobie zrobimy i tak sobie zrobimy. I już jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy. Przez mureczek, przez płotek w zasadzie, miałem na myśli. I akta są już prawie nasze. Dobra, mamy akta. I co to było? Kartel Santa Blanca tworzy własną wersję Biblii. Tak, my już wiemy o tym. Te strony odpowiadają o El Cardenal, strażniku wiary Santa Muerte. Przy staniach, jak nie wiem co. Dobra, mamy 11 na 11. Zaznaczmy sobie jeszcze ten ostatni punkt umiejętności. On tam jest. Tam, ok. To jest następny budynek. Dobrze, czyli nie jest źle. Tutaj nikt nas nie powinien zobaczyć. Z tym, że tu nie przeskoczymy w żaden sposób. Tutaj. Tutaj ten idzie. I to jest ostatnie, co widział. Oczywiście musiałem zacząć przeładowywać. Trzeba zawsze przeładować, a nie pchać się. Ten. Ten i ten. Gdzie to jest tu? Masz rację, pewnie was jest więcej. Nie da się ukryć. Strzelać, a co? Jeszcze wyżej, ok. Tu nic, tu czysto. Dobra, to mamy wszystko. Pięć aż. Tylko teraz musimy jeszcze się wybronić i stąd uciec. Najprościej byłoby uciec tą samą drogą, z tym, że... Ponieważ tam zeskoczyłem z tego murku, więc raczej to nie wchodzi w grę. Czekajcie, sprawdzę dronem, jak się sprawy mają. Dobrze, oni są wszyscy tam. Wiecie co, w zasadzie to mnie nie przeszkadza. Bo ja bym tą drogą tu szedł. Ja idę tą drogą, a tu jest czysto. Absolutnie czysto. O. Dziękuję, dobranoc. Idziemy do tego helikoptera. Znasz? Nie, chyba tam zostawiłem gdzieś. Tam, gdzie zaczynaliśmy odcinek. No, no to sposób. Wyczyściliśmy sobie prowincję Malka. Mamy wszystko zebrane, zrobione wszystkie misje i tak dalej, i tak dalej. I zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka, dzisiaj chciałbym rozpocząć nową prowincję Villa Verde. Nie znamy jeszcze Buczona. Nie mamy już trójczaszkowych prowincji, jeśli dobrze widzę. Pozwólcie jeszcze ostatni szybki rzut oka. Chyba nie. Więc zaczynamy czwórkę, czteroczaszkowca. I zaczniemy sobie tutaj może dzisiaj. Spróbujemy coś w Palmeras, w wiosce rybackiej. Pozbierać sobie te informacje. Przenieśmy się tu. A tam dalej sobie podejdziemy, czy podfruniemy, czy podjedziemy, jeszcze zobaczymy. Znając siebie pewnie podfruniemy jakimś helikopterkiem. Podejdź do celu, przytrzymaj E, aby go złapać, a następnie naciśnij B, by go przesłuchać. I mamy dzień. Witajcie w nowym dniu w Boliwii, w prowincji na razie Caimanes i przeniesiemy się tutaj do Palmeras. Dobrze, nie mamy helikoptera, tak? No to musimy sobie go wezwać. Poproszę o helikopter, Paco Katari. Dobrze, weźmiemy helikopterek. I przelecimy się
te rejony. Tak, tutaj, tu, dane wywiady, dane wywiady, dane wywiadu. To może staniemy gdzieś tutaj na górce i zrobimy zwiad. Pewnie będziemy mieli filmik od Karen, który nas, mam nadzieję, wprowadzi i da nam więcej informacji, co nas też czeka w tej nowej prowincji Villa Verde. Już widzę jakaś wieża, jakieś zabudowania, tak? A nie, to nie wieża, dobra, to jakiś domek. Dobrze. Tu sobie wylądujemy. Dziękujemy. Siema, Karen. Dasz info? Nie dasz, dobra. A, chyba, że info już mamy. No nie, nie mamy jeszcze, zero. Dobra, no zaraz nam da, jak Coming się in through a new coś province? zacznie. O! Yeah, Villa Verde. Map shows one major road which leads to the city of Villa Verde. Other than that, looks like a lot of jungle. Let's give Bowman a call. Bowman, crossing into the province Villa Verde. Other than a lot of legal coca farms, there's a mine there owned by the cartel. The mine is the cartel's source for pyrolusite. It's used to make chemicals that purify the cocaine, make it nice and white or something. I think we could screw up that step in production for you. I don't have intel on who's running things in Villa Verde. Careful. Gather intel on the Buchan before making any big moves. Bowman out. O, tu mamy jeszcze ważne dane. Dobrze, ja zaznaczyłem tutaj, nie chciałem przerywać, zrobiłem sobie wstępnie, jak widzicie, tutaj recon. Dobra, może skasujemy tak Let me get jeszcze into position. tego i Move into a tego. better position. Got the target. A ja przede wszystkim Ready to może fire. zejdę w dół. Pamiętacie, wiecie, zawsze to mówię, że zawsze chcę być ten czwarty, żeby nie marnować strzału synchronicznego. Czekajcie, czy to się tu da jakoś rozegrać. Może inaczej. Tego. Dobra, to Got już it, weźmy moving. tego, a ja skasuję tego w takim razie. Jesteście Say the word. gotowi? Gdzie on się schował? Back it up, back it up. Oh hell, they found their buddy. Trudno. To, że znaleźli ciało, to jeszcze o niczym nie świadczy. To, że jesteśmy poszukiwani tylko. To jeszcze nie ma dramatu, nie ma alarmu. To nie jest jeszcze walka. Tak, oczywiście, 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 oczywiście. To jakaś pani w jakimś fartuszku. Roger, moving to a good sight line. Tych dwóch i tego. Copy that, eyes on target. A w tym wyjątkowo się nie będę teraz wtrącał. Good to go. Open fire. Dobra. Target eliminated. Tutaj się robi Deploying drone. pomarańczowo, więc ja sobie tutaj. O. To ten jeden tak spowodował takie spomarańczowienie, tak? Ale ciężko zbrojne może dlatego. Okej. Okay. Idziecie tu, czy... Ja się, wiecie, nie lubię wdawać w taką otwartą walkę. Zawsze preferuję raczej... O! Ci ciężko zbrojni naprawdę mają power. Tutaj, tak? Jak się to mam dostać? Tutaj, dobra. Okej. Okay. To chcemy, zaczniemy od niebieskich jak zwykle. Punkt umiejętności. Okej. Okay. Tu są jakieś klatki, widziałem. Gdzieś. O, tu akt operacji. Na bogato rozpoczniemy. Gdzie ty tu byłeś? Tutaj? Byłeś mi tu czasem nie w operacji. I hate to bother you about this shit, Elway. I know you're busy as hell. Oh, hey, Marcus, forget it, Way. It's nada. What do you need? I need more of the precursor chemicals we're using to refine the cocaine. I thought my supplier with Via B-Gas was cool, but the past few weeks,
The man is not playing me straight. Can you handle some of this shit for me? Claro, Marcus. I can help you out, but hey, you're gonna owe me. We got more Sicarios incoming. Thanks, man. Just let me know if you want me to visit your cabro on the VIP gas, or if this thing between you and me is gonna be a regular thing, okay? No, oni pojechali tam i posiłki pojechały tam, a tam już już dawno nie ma. Więc luz, ten jest gdzieś u góry, skasujemy. A akta są na dole oczywiście. Dobra. To jednak skoczę do góry. Oni sobie podejrzewam odpuszczą wcześniej czy później. A może nie. Dobra, to nawet poczekamy tu na nich. Przecież nie zjawiam się tak ni stąd, ni zowąd. A nie, ci pojechali, tak? Nie, on tu idzie. Dobra. Trzech, okej. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie on po raz? Tam gdzieś. Dobra. No, to posprzątane, możemy wziąć co nasze. Clear. How you guys holding up? Sprawdźmy. Coś się dowiedzieliśmy. Looks like the local boss is a guy named El Way. He has a house in a place called Riverine. Let's check it out. Bowman. The name of the buchon in Villa Verde is El Way. El Way? You know him? I wasn't sure he was in Villa Verde. He's in charge of processing the pyrolusite into the chemical used to purify the cocaine. An UNIDAD lieutenant named Bento caused an accident in the processing plant that burned Elway's fucking face off. Oh, so it was easy to spot in the crowd. When the bandages came off, Lieutenant Bento made fun of Elway's hamburger face. Elway went after him and almost started a war. Guenyo had to step in. That sounds like a great lever to pull. Frame Elway for the lieutenant's murder. The war starts up for real. I'll send you some intel on Elway. Bowman out. Bowman just sent us a video starring none other than Bolivia's butt-ugliest comedian, Elway. Sure to be a barrel of laughs. Zobaczmy. This is Elway. Real name, Pedro Gil. And I know the first question you're asking. What the fuck happened to him? You know what pyrolusite is, right? Yeah, neither did I. Pyrolusite, key syllable pyro, by the way, is the shit they mine in Villa Verde province to turn coca leaves into high-quality cocaine. So what, you ask? Elway's father was a miner. His grandfather was a miner. His grandfather's father was a miner. Basically, Elway didn't have many options until El Buquita came along. Wanna make some real money? Turns out he wanted to make some real money. Turns out, in fact, he was ambitious. Elway wanted to improve pyrolusite to produce the best cocaine the world has ever seen. Ever hear the expression, it blew up in his face? According to our sources, Elway is a generally affable guy. Good to his workers, cool with UNIDAD. Just don't ever, ever make a joke about his face. Dobrze, obiecuję, nie będę. Zobaczmy, czy tu jeszcze w tej prowincji, w której jesteśmy aktualnie, nie ma jakiejś znajdźki. Przynajmniej z tych, co wiemy, że mogą być. Jakiś porucznik jeździ, ale tu jest jeszcze jedne dane wywiady. Spróbujmy sobie jeszcze to dzisiaj zebrać. Znaczy dzisiaj, w sensie w tym odcinku. Jakiś UNIDAD po drodze. No i teraz mam zagwozdkę. O, zrobię tak, upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, jak to się mówi. Skasujemy. I saw some cartel trucks moving on the road. Like a food truck and escorts, probably a resupply convoy. Tego na razie odpuścimy. Opening fire. Zatrzymaliśmy konwój.
To na razie jest ok. Teraz sobie skasujemy tych gości z Unidadu. Taki jest plan. Przepraszam. Naprawdę? Skasowałem? Zdarza się. Naprawdę nie chciałem. Teraz sobie weźmiemy to, znaczy to, nasze zapasy. Zastrzeliłem mu kostki, a potem jak go dobiłem, ale jestem brutalny, ale tak jest życie, szczególnie życie w hotelu. Dobra, teraz to, bardzo dziękuję. I teraz idziemy po te dane wywiadu. Czekajcie, bo tu już jacyś się wychylają i szukają śmierci, że tak powiem. Jeden? Filip Dobruny. Było rzucać pukiego grzyba. Tu jest jeszcze jakiś jeden gwizdek. Zasadzimy Heda, bo czemu nie, jak można. I weźmiemy te akta. Sobie coś osłonimy. I być może okaże się, że jeszcze w tej wiosce jest coś do zebrania. I nie musielibyśmy jej wtedy odwiedzać po raz drugi bez potrzeby. Co tu mamy? Dwójeczka. Pokaż nam akcesoria z bronią. Mamy na terenie? No nie, niestety nie. Okej. Okay. Dobrze, wróćmy się do helikoptera i podjedźmy sobie gdzieś. Co się będziemy wracać, prawda? O. Tak, możemy sobie wezwać pod nos bez mała. Podjedźmy sobie gdzieś. O. Tu sobie odkryjemy i od tego zaczniemy. Chyba, że... Co to tutaj było za... Dotrzeć do bazy Villa Verde. Nienawiść Benzelway i Bento to coś, co możemy wykorzystać. O, tu jest poważna. To jest jaka to? To jest chyba... Santa Blanca, nie Unida. To okej. Okay. Baza, tak. No tu też mamy. To może od tego zaczniemy kolejny odcinek, na który już teraz serdecznie zapraszam. Jeśli podobał się ten... Zostawcie lajka, zasubskrybujcie listę, jeśli jeszcze tego nie robicie. Skomentujcie, udostępniajcie, polecajcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. W tym odcinku grał dla was Kokosek, grający tata. Pa, pa!